Zacznijmy od tego, że ludzie są dziwni i w historii ludzkości od zawsze mieli dziwne pomysły. Zaczynając od robotów karmiących cię pomidorami, kończąc na balkonach dla niemowlaków. Dzisiaj odkryjemy najbardziej porąbane i nienormalne, ale również ciekawe wynalazki, które zostały zakopane gdzieś w odmętach historii. Patrząc na tą listę w sumie i dobrze, ale od początku. Zacznijmy naszą listę od czegoś, co nazywało się łapaczką ludzi. Polegało to na tym, że był samochód, który miał przyczepiony na przednich zderzak taką kratkę, która po uderzeniu pieszego samochodem miała go łapać. Dosyć dziwny koncept, ale czy działał? Może was zdziwię, ale tak. Wtedy prędkość samochodów była dużo mniejsza od współczesnych, na tyle, że miało to sens. Ale jakbyśmy w tych czasach chcieli użyć tego konceptu, skończyłoby się to pewnie tak. Numer 2. Mam do was jedno pytanie. Lubicie koty? Bo ludzie w Japonii w 1963 roku tak bardzo lubili koty, że stworzyli urządzenie o nazwie Cat Miał. Polegało to na tym, że zasilany elektryczny silnik napędzał specjalną dmuchawę podającą powietrze do witka, dzięki czemu urządzenie potrafiło wydać dźwięk podobny do miałknięcia kota. W tym czasie oczy kota zapalały się. Miało być to alternatywa dla ludzi, którzy mają alergię i nie mogą mieć prawdziwego kota. Co ciekawe, Japończycy szybko skapnęli się, że ludzie nie kochają tak bardzo robokotów, jak prawdziwych kotów. Chwilę potem koty zostały szybko wycofane ze sklepów. Numer 3. Maska na śnieg. Ten wynalazek powstał w Kanadzie w 1939 roku. Miał on chronić twarze przed śnieżycami, które często pojawiają się w tej części świata. Dzięki specjalnemu kształtowi śnieg spływał po masce, tylko ten produkt miał jeden wielki problem. Podczas śnieżyc występowały silne wiatry, które utrudniały chodzenie w tej masce. Poza tym wyglądało to mega dziwnie. Numer 4. Powoli w naszych czasach zaczynają powstawać roboty, ale w 1964 roku ludzie chcieli mocno przyspieszyć historię i stworzyli to. Tak, to robot, który służył ludziom do odbierania telefonu i tylko do odbierania telefonu, bo nawet nie potrafił mówić. Jedyne co robił, to podnosił telefon i zajmował dużo miejsca. Wyglądał mega przerażająco. Jakbym zobaczył go w nocy, podnoszącego telefon, to bym spierdzielił do innego kraju. Numer 5. Rodzice zawsze starali się dbać o zdrowie dzieci. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Ale jak sprawą zajęli się innowatorzy, wyszło bardziej gorzej niż lepiej. Stworzyli coś takiego jak miejska klatka dla niemowląt, aby zapewnić niemowlętom dużo świeżego powietrza. Lekarze uważali, że wzmocni to układ odpornościowy dzieci i pomoże im zachować zdrowie. Tak, miało to być dla ich zdrowia, ale produkt w ogóle nie był bezpieczny i wycofali go tak szybko, jak powstał. Tą klatkę trzymało tylko dwa metalowe patyki. Nie wiem, kto stwierdził, że to jest dobry pomysł. Nawet kota bym tam nie położył. Numer 6. Maszyna do masowego golenia mężczyzn. Tak, działało to jak linia montażowa, która trafiła do zakładów fryzjerskich w XIX wieku. Z tą masową maszynką do golenia wynalazek pozwolił fryzjerom golić tuzin mężczyzn jednocześnie, ale to musiało być mega niezręczne. Numer 7. Jak ludziom brakuje już co nowego stworzyć, bo rozwiązaliśmy już wszystkie najważniejsze problemy, powstają takie produkty jak karmierz pomidorów. Tak, to urządzenie miało być używane do karmienia ludzi pomidorami. Co dziwne, na biegach maratonowych. Sam produkt skończył się zanim zaczął, powstał tylko prototyp. Ale jakby to weszło, chciałbym zobaczyć biegacza, który korzysta z takiego urządzenia. Numer 8. Kto by nie chciał chodzić po wodzie? W Ameryce lata temu znalazła się osoba, która tego dokonała i stworzyła takie urządzenie. Było totalnie niepraktyczne i niewygodne, więc jak większość rzeczy w naszym zestawieniu, nie przeżyło próby czasu. Poza tym rozwala mnie to, że oni zawsze na tych starych fotografach mają zawsze na sobie garnitury. Akurat w tym przypadku myślę, że lepszym wyborem by był kapok. Numer 9. W 1975 roku Gary Dach, dyrektor od spraw reklamy, wykorzystał prostotę ówczesnej kultury konsumpcyjnej, tworząc
Petrock, czyli kamień. Tak, tak, stworzył kamień. Zwykły kamień, ale był reklamowany jako zwierzę domowe o niskich wymaganiach. Był umieszczany w specjalnym tekturowym pudełku z otworami wentylacyjnymi i był osadzony w słomie. Nie wymagał karmienia, wyprowadzania ani pielęgnacji. A mimo to stał się fenomenem kulturowym, sprzedając się w milionach egzemplarzy w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Sam produkt można kupić do dziś, nawet ma swoją stronę internetową. Tworzył filmy poświęcone tym kamieniom. Come on, boy, you can do it. Roll over. Come on, give it a try. You can do it. Here you go. Look what I got for you, boy. Come on, come on. Yum, yum, yum. Over. Come on. Come on. Ow. Oh. Numer 10. Możecie myśleć, że to co mam na sobie to kocie uszka, ale to zaawansowany zestaw słuchawkowy z kocimi uszami, zwanymi Neko Mimi. Uszami można sterować za pomocą interfejsu, który analizuje fale mózgowe użytkownika i porusza kocimi uszami jako formą komunikacji niewerbalnej. Tak, to po prostu kolejny produkt z naszego zestawienia, który rozwiązuje problemu, którego nie ma. Działa to na takiej zasadzie, że jak się człowiek cieszy, wtedy uszy zaczynają się ruszać. Produkt nie odniósł jakiegoś dużego sukcesu, ale można go kupić na Amazonie za 400 zł. Numer 11. To nie koło dla chomika, a pojazd, który nazywa się Dynasfera. Mógł osiągnąć prędkość do 48 km na godzinę i był napędzany silnikiem benzynowym i eksperymentalnym silnikiem elektrycznym. Tylko był jeden wielki problem. Jak jechałeś tym za szybko i za szybko zahamowałeś, mogło cię wyrąbać do przodu, po czym zaczynałeś się kręcić jak chomik w kole. Więc sam pojazd nie przetrwał do naszych czasów, ale zdecydowanie wyglądało to bardzo futurystycznie. Numer 12. Krzywe łóżko. Pilates, czyli twórca, filozof, projektant, uważał, że tradycyjne łóżka nie są wystarczająco wygodne i że jego nowy projekt pomoże utrzymać plecy prosto i zapewni większe wsparcie ramionom i nogom. Wydaje się jednak, że ogół społeczeństwa nie podzielił jego entuzjazmu i jak szybko te łóżka się pojawiły, tak szybko zniknęły. I to tyle. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jak podoba Ci się nowy format, napisz komentarz więcej, a przypnę Ci serduszko.